na pierwszy ogień zacznę tymi mniejszymi przynętami na okonia. Spróbuję sprawdzonym kolorem paproszkami. O, to jest sprawdzony paproszek. 30 minut. To jest moje pudełeczko z przynętami okoniowymi. Tutaj są różne paproszki, mniejsze twisterki, banjo, jakieś małe kopytka. No i będziemy dzisiaj próbować dorwać jakąś fajną rybę. Dobra, założymy jakąś mniejszą główkę. I taki twisterek na pierwszy strzał. No to jest, można powiedzieć, bankowa przynęta, która ratuje sytuację. Jeszcze mnie tu nie zawiodła na tej wodzie. Rybkę, słuchajcie, rybkę, niestety pierwszą rybkę. Zagryziony twister, prawie cały w pysku. Pierwszy okonek. Rozpoczynamy dzisiejszy taki, można powiedzieć, jakby wieczór. No to jest po 18:00. A zażar go. Jest bardzo spokojny nurt, nie ma tutaj dużego uciągu. Niestety przy słabym nurcie no muszę się raczej spodziewać takich ryb. Zauważyłem, że jak był naprawdę bardzo dobry uciąg po tych ulewach, te ryby zupełnie inaczej się zachowywały, inaczej reagowały. No i wychodziły większe okonie, już takie sportowe, 20+. Słuchajcie, mamy, oj, słuchajcie, jest ładna ryba. Nie wiem, czy nie mamy szczupaka. Słuchajcie, pistolet. Mamy pistoleta. Kolejna ryba, ale pistolecik. Taki pistolecik 30 cm. Kurde, zażerają niesamowicie te małe. Zobaczcie, jak zażerają. Prawie cały twister w pysku. Cześć, witajcie na kanale Wrzos Fishing TV w kolejnym odcinku. Jak widzicie, znowu nad wodą. Rozpoczął się kolejny weekend lipca.
No jest już to chyba przedostatni weekend lipca, mamy dzisiaj piątek, gdzieś blisko godzina 19. Jak widzicie, jestem nad rzeką, dzisiaj ze spinningiem, ponieważ miałem niewiele czasu na to wędkowanie, dlatego postanowiłem znowu nad Prosną, można powiedzieć, w bankowych miejscówkach poganiać znowu za okonkami, dosłownie za okonkami. Jak widzieliście, przed momentem udało mi się kilka ich złowić. No niestety wielkością nie powalają, ale cieszę się, że cokolwiek udało mi się z tej wody wyłuskać. Widzę gdzieś tam od południa nadciągają ciemne chmury, także nie wiem, czy nie będę się ewakuował dzisiaj szybciej. Planuję powędkować jakieś 2 godzinki, może do tego wieczora, do 9 pochodzę. No jeszcze odwiedzę kilka miejscówek, mam nadzieję, że zdążę, takich, gdzie miałem w ostatnim czasie ładne ryby. Niestety warunki są nieco inne, ponieważ jest dzisiaj spokojniejsza woda, która tam momentami przybiera, że tak powiem, na sile, ten uciąg robi się mocniejszy. Zależne jest to oczywiście od tego, czy otwiera się śluza położona troszeczkę wyżej na prywatnym terenie, oczywiście prywatna elektrownia, która po prostu automatycznie pod wpływem tam określonej ilości wody otwiera się bądź zamyka. No i wtedy ten nurt zaczyna przyspieszać. Piękny nurt miała Prosna na tym odcinku jakieś 3 tygodnie temu, kiedy tutaj no porządnie lało. No i wtedy chyba wszystko było już pootwierane. No i ta woda miała naprawdę uciąg taki, o jakim tutaj marzę, żeby był zawsze, kiedy przychodzę na ryby. Dzisiaj piękna pogoda, mimo że zapowiedzi były zupełnie inne, miał padać deszcz. Na szczęście dzisiaj świeci słońce, dlatego można powiedzieć, na taki krótki, spontaniczny wypad wybrałem się właśnie ze spinningiem. Oczywiście w nocy planuję jeszcze wyjazd nad wodę, tym razem już z fiderami, ewentualnie z jakimś spławikiem na żwirownię. Chciałbym taką naprawdę wczesną świtówką już zacząć tam łowić. No i zobaczymy, czy ta pogoda pozwoli mi na to. No ale byłem spragniony wędkowania w ostatnim czasie. Tych wypadów na ryby jest u mnie zdecydowanie mniej. Stąd, jak zauważyliście, taka pauza trochę na moim kanale. No ale niestety przybyło mi trochę obowiązków zawodowych i po prostu pozostają mi weekendy, no i oczywiście to, czy pogoda pozwoli się wstrzelić, no i żeby po prostu na te ryby wyjść. No słuchajcie, plan na dzisiaj, no to oczywiście okonie, może jakiś tam inny gatunek. Marzę tutaj o ładnym kleniu, jaziu, no ale mówię, nurt no w tej chwili jest szybszy, także pędzę na kolejną miejscówkę, wykorzystać ten moment, kiedy ta woda szybciej płynie, wtedy te ryby jakoś lepiej reagują. No i słuchajcie, to tyle. Zapraszam Was do oglądania dalszego tego filmu, a ja pędzę, bo czasu jest niewiele. No i zobaczymy, co się wydarzy jeszcze nad tą wodą. Słuchajcie, tam za moimi plecami jest już kolejna miejscówka. Ostatnio, kiedy łowiłem właśnie w tamtym miejscu, miałem naprawdę kilka pięknych ryb. Kilka pięknych ryb na woblera, no niestety, które spadły. No i ładne okonie. Wtedy naprawdę nurt był bardzo fajny, taki dosyć szybki. Oceniam, że musiałbym użyć 6-gramowego zestawu, by komfortowo łowić, na przykład na przepływankę. Trochę to słońce. No jest tu naprawdę
naprawdę bardzo fajnie i przyjemnie. Jak widzieliście, jak widzicie, słuchajcie, zboża już naprawdę pięknie powyrastały. Ten czas tak szybko pędzi. Ta zieleń dopiero tak niedawno, słuchajcie, wychodziła z tej ziemi, a tu już jest taka bujna. Tu akurat widzę, ktoś dba, jest tu taki zagajniczek. Podejrzewam, że jest to teren prywatny i ktoś tutaj sobie sukcesywnie podkasza ten teren. No ale jak widzicie, już brzegi obrośnięte pokrzywami, no pozarastane. Tam, gdzie jeszcze ktoś sobie jakieś tam miejsce szykuje, no to dba o to miejsce i jest tam wydeptane. Ale tak, to są, słuchajcie, już takie chaszcze, komarów pełno. Bardzo uciążliwe są te komary niestety. Dobra, słuchajcie, nie gadam tyle. Zbliżam się do miejscówki, tam naprawdę trzeba być cicho, żeby coś złowić fajnego. Ryba. Kolejny wielkogabarytowy okoń. Słuchajcie, kolejne wielkie gabaryty. No i polujemy. Dałem kilka rzutów woblerkiem. No niestety nic, jakieś ryby. No powiem wam, komary to jakaś masakra. Zmieniam z powrotem na tego twisterka. No i spróbuję na twisterka coś tutaj wyłuskać. Myślałem, że bo na razie woda, widzę, trochę płynie. Myślałem, że na woblerka uda się sprowokować jakiegoś jazia, klenia, a może i bolenia, bo też tutaj występują. No chociaż są słabo widoczne, ale są te bolenie. No i na razie na woblera cisza, ale komary są nieznośne i jak tak dalej pójdzie, to nie wiem, czy dadzą mi wysiedzieć tu nad tą wodą. No jest pełno pokrzyw. No ta roślinność, niestety ten okres jest dość wilgotny, no i namnożyło się tego robactwa i niestety umilają nam to wędkarskie życie. Ale powiem wam, mimo to cieszę się, że udało mi się, że w ogóle się zebrałem, bo nie miałem dzisiaj wychodzić na te ryby. Ale uważam, że słuchajcie, jak tylko jest możliwość, warto każdą chwilę, oczywiście nie zaniedbując innych ważnych obowiązków, spędzać nad wodą, bo co by nie było, chce się łowić ryby, no to trzeba na tych rybach być. Taka jest prawda. Jeżeli będziemy tylko od czasu do czasu na tych rybach, no to ciężko po prostu będzie nam mówić później na końcu sezonu o jakichś wynikach. Dlatego ja, jak tylko mogę i nadarza się ku temu jakaś okazja, to biorę, słuchajcie, chociażby ten spinning i jadę na ryby. Myślę, że właśnie spinning jest tą metodą, która tak naprawdę pozwala wykorzystać każdy moment, bo nieraz, słuchajcie, godzinka nad tą wodą może być bardzo produktywna, możemy trafić fajną, w tą złotą godzinę i coś połowić.
Dlatego uważam, że spinning właśnie jest tą taką idealną metodą dla ludzi, którzy po prostu nie mają czasu na te ryby, a chcieliby spędzać ten czas na łonie natury. Dlatego jak najbardziej polecam metody spinningowe. No i słuchajcie, stąd tego spinningu u mnie na kanale jest chyba w ostatnim czasie najwięcej. No niestety na białorybie ostatnio zaliczałem bardzo słabe rezultaty. W ostatnim czasie, jak część z Was wie, byłem na nocce. Niestety nie wytrwałem do końca, bo już po północy zaczęła opadać mgła. Zrobiło się zimno, wilgotno, sprzęt mokry. No a co najgorsze, po prostu nie było ryb, nie brały. Udało mi się o północy jednego krąpia złowić, a tak to przed zachodem słońca dwie płoteczki, jakieś uklejki. I to był cały mój połów, jeśli chodzi o moją taką północkę nad rzeką. Wcześniej zaliczyłem też wypady z fiderami na żwirownie. Niestety przez kilka godzin siedzenia nad tą wodą ani jednego brania. I niestety na takie wyniki narzeka bardzo wielu wędkarzy w ostatnim czasie, że ryba nie bierze, jest tak chimeryczna, że no powiem Wam, bywa to bardzo zniechęcające i dlatego nieraz wolę wziąć ten spinning, bo jest to po prostu metoda szybsza, kilka pudełek do plecaka, chwila jestem nad wodą, można oddać trochę tych rzutów. No i powiem Wam, najczęściej udaje mi się dosłownie coś złowić. Słuchajcie, ale mnie przed momentem urąbała mrówka. No kurczę, aż się tu cisną naprawdę mocne słowa. Gdzieś mi po plecaku chyba łaziło trochę mrówek. Wsadziłem gdzieś plecak albo nie wiem, stanąłem. Jak mnie w szyję ukąsiła. O, a komary nie dają żyć. Dobra, kolejna miejscóweczka do obłowienia. Tutaj chwilę zabawię, jest już po 20. Jest już po 20, także jeszcze z pół godziny sobie tu porzucam. Obłowię tą miejscóweczkę. Tam jest taki łuk, sobie zakręca. No i słuchajcie, złóż tych trzcin przy tym brzegu. Naprawdę miałem tu piękne brania. Także jeszcze to miejsce obrzucam porządnie. No i chyba będę uciekał, bo naprawdę te insekty nie dają mi żyć. Kurczę, nic nie wziąłem na te komary. Szok. To jest szok, mówię Wam. Słuchajcie, mam ładną rybę. Teraz jest coś ładnego. Być może szczupak. Albo ładny okoń. Jest! Słuchajcie. Patrzcie. Jest! Zobaczcie. Jaki piękny garb. Zobaczcie, jaki piękny. Jaki piękny okoń. Coś mu się płetwa. Jakiś taki troszeczkę kaleka, ale zobaczcie. Popatrzcie, jaki piękny garbik. Słuchajcie, 20 plus. Ja sobie go chyba miary nie zabrałem. Ale 20 plus. Piękny okoń sprosny. Jakie ubarwienie. Zobaczcie, jakie piękne płetwy.
słuchajcie, kurczę, widzę, że jak słońce zaszło, naprawdę warto wyjść na te ryby. To jest piękny okoń jak na tą rzekę. Wiem, że są większe. Zobaczcie, to jest 20 plus okoń. Piękny, piękny. Słuchajcie, piękna ryba. Nie męczę jej, wraca do wody, ale coś pięknego. Słuchajcie, po takie ryby warto naprawdę wychodzić nad tą rzekę, nawet gdyby to miała być godzina, dwie godziny wędkowania. Naprawdę spinning tutaj jest idealną metodą dla tych, co naprawdę mają mało czasu na ryby, ale powiem wam, naprawdę jest to mega radość. Może nie jest to wielki okaz, bo jak widzę, jak część z was wrzuca okazy takie 40+, naprawdę powiem wam, taka nutka zazdrości gdzieś tam się pojawia, ale naprawdę ja cieszę się z każdej ryby złowionej na tej rzece, ale już z takich okoni 20+, takie 22-23 cm naprawdę cieszą mnie mega. Tak jak was cieszą te 40-taki, mnie cieszą takie 20-taki. Jest pięknie. Słuchajcie, twisterek robi robotę. Słuchajcie, jest coś ładnego. Znowu piękną mam rybę. O! Coś jest fajnego, powiem wam, piękna ryba, szczupak, niestety, jest szczupak kolejny. Aha. Jest kolejny szczupaczek, nieduży, ale złapany w kleszczyki. Słuchajcie, dzisiaj kolejny, taki 40-tak. 40-taczek dzisiaj. Ale ładnie, słuchajcie, w kleszczyki zacięty, także nie miał prawa mi ściąć fluorokarbonu. No i znów taka wieczorna rybka. Naprawdę frajda z holu. Nie jest to duży szczupaczek, ale kolejna dawka emocji. Zwłaszcza na takim lżejszym zestawie żyłka, no jest tu 0,16 akurat, no ale fluorokarbonik, okoniowy taki zestawik. No i dobra, słuchajcie, wypuszczamy rybkę, no słoneczko zaszło. Oj, chodź. Słoneczko zaszło i kolejny potwór sprosny dzisiaj melduje się na kiju. Naprawdę bardzo przyjemny wieczór, przyjemny krótki wypad na ryby. I płynę. I odpłynę. Słuchajcie, zbliża się już godzina 9. Ja będę już to wędkowanie dzisiaj kończył. To krótkie wędkowanie. Szybki, spontaniczny wypadzik ze spinningiem. Naprawdę tym, którzy lubią wędkować, a nie mają czasu, ponieważ
Ostatnio mi też tego czasu brakuje, dlatego spinning, jeszcze raz się dziś powtórzę, jest idealną metodą na to, by naprawdę przyjemnie spędzić czas nad wodą i wykorzystać, słuchajcie, ile jest to możliwe, godzinkę, dwie godzinki po pracy, każdą taką wolną chwilę, która pozwala nam oderwać się od tych codziennych obowiązków. Każdy z nas ma różne obowiązki. Spinning naprawdę świetnie się w tym wypadku sprawdza i popatrzcie, godzinka, półtorej, może dwie godzinki dzisiaj nad wodą. Udało mi się złowić kilka okoni, w tym naprawdę pięknego 20 plus okonia. No niestety nie zabrałem ze sobą miary i go nie zmierzyłem, ale na moje oko ono ma taki odchył do centymetra, jak zauważyłem, to według mnie miał 22-23 centymetry. Taki dosyć grubiutki okonek, czerwone płetwy, pięknie ubarwiony. Naprawdę takie ryby mnie w tej rzece cieszą ogromnie. Także naprawdę pozytywnie, z pozytywnymi emocjami wracam do domu. Na koniec ten jeszcze szczupaczek, taki 40 cm. No niestety w tym sezonie szczupaki mi nie dopisują na razie. I nawet specjalnie ostatnio nie przykładałem się do szczupaka. Poświęciłem więcej czasu sandaczom. Choć też jak na razie jakichś rekordów nie ma, ale jest lepiej jak w poprzednim sezonie. A sezon jeszcze trwa, także wszystko przede mną. Także słuchajcie, to tyle. Dzięki za oglądanie. Dzisiaj krótkie wędkowanie, ale za to myślę, że w miarę obfite jak dla mnie w te niewielkie ryby i te nieco większe. Ale cieszę się, naprawdę pozytywna dawka energii. No i słuchajcie, kilka godzin snu, kolacja, spanko i wcześniej wstaję. Oczywiście jeśli nie będzie deszczu, nie będzie burzy, biorę fidery i ruszam na żwirownię. No słuchajcie, cel, karpie, ewentualnie ładne leszcze. No zobaczymy, co przyniesie mi ten poranek. Mam nadzieję, że zobaczycie to wkrótce na moim kanale. Ja jeszcze raz dziękuję Wam za to, że jesteście. Za każdą pozostawioną łapkę, za każdą subskrypcję ogromne dzięki. Oczywiście za każdy pozytywny komentarz. Naprawdę, słuchajcie, takie serducho dla Was. Także zachęcam Was do tego. Lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. No i oczywiście komentujcie moje filmy. Wiem, że ostatnio za wiele ich nie było. Udało mi się, słuchajcie, w maju i w czerwcu utrzymać, słuchajcie, że raz na tydzień przynajmniej ten film pojawiał się na moim kanale. Niestety ostatnio naprawdę czasu mi trochę brakuje, żeby usiąść. Mam tam jeszcze kilka zaległych filmów, które będę chciał przygotować i z takim, można powiedzieć, opóźnieniem, ale pojawią się na moim kanale. No, to tyle, słuchajcie. Jeszcze raz dzięki Wam za to, że jesteście. No i oczywiście zapraszam Was do kolejnych moich filmów. Myślę, że z nad wody będzie ich jeszcze trochę w tym sezonie. No i słuchajcie, do zobaczenia.